Cześć, jestem Tomasz z grupy Flip Flappers i chciałbym pokazać Wam double lega oraz jak się powinno za niego zabrać. Może na początek pokażę Wam, jak to wygląda. Jeszcze w drugą stronę. To jest właśnie double leg. Może wytłumaczę po kolei. Otóż tak, rozbieg nie musi być z końca boiska, można to zrobić na przełomie paru kroczków, to po pierwsze. Po drugie, wybicie. Do wybicia należy 5 elementów głównych, które składają się na double lega. Już pierwszym z nich jest skręt tułowia, znaczy przekręcenie się o 90 stopni względem kierunku, w którym biegniemy. Drugim elementem jest płynne i dynamiczne wybicie. Coś w taki sposób. Po trzecie, wybicie, czyli osiągnięcie jak najwyższego pułapu. Ważne jest, aby wyczekać właśnie ten moment, w którym uzyskamy jak najwyższy pułap. Czwarte, gdy już jesteśmy w locie, zginamy się tutaj na wysokości pasa. I piąte, robimy dynamiczny zamach rękoma w ten sposób. I wszystkie połączone kombinacje właśnie w ten sposób prowadzą do poprawnego wykonania double lega. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o lot, to staramy się przy double legu trzymać nogi włączone i proste. Kwestia lądowania już raczej zależy od Was. Na początku może być to lądowanie na plecaka, na bok jakoś tutaj, na głowę. Jeżeli nie będziecie dokręcać double lega, to po prostu przy wybiciu zegnijcie trochę nogi. Nada to Wam rotacji i być może przy dłuższym próbowaniu pozwoli Wam na dokładne wykonanie double lega. To chyba wszystko, pokażę jeszcze raz. To wszystko, trzymajcie się i powodzenia.